spotkałem w WC Kwadrans, bo mamy 15 minut z Wojciechem Cejrowskim. Witam Państwa teraz. Tak, ale pan ma kubek i pan ma program, a nie ja. No tak, ale pan schował ten kubek pod stół, też chcieliśmy. No ja mam nad ekspresję, wie pan, gestu, nie chciałem go stronić. To ja też odsunę, czujnie. Zaskoczy mi pan z tego Conchitą Wurst, bo myślałem, że pan płomienną przemowę jakąś wygłosi, tak jak w sprawie Placu Zbawiciela, czy nie? Nie, no co tam, wie pan, no niska rozrywka. Polska się powinna wycofać w ogóle z tego konkursu. Nie powinniśmy takich rzeczy pokazywać. Muzycznie kiepskie i teraz facet, który babę udaje i zapuści se brodę. Telewizja polska, państwowa powinna promować kulturę wyższą. To nie jest kultura wyższa. Cała Europa to ogląda. Wszyscy narzekają, dla co to za piosenki, że ci Brytyjczycy to mają taki świetny przemysł muzyczny, a nie wygrywają Eurowizji, a miliony ludzi to oglądają. Takie dlatego powinniśmy to wycofać. To są zmarnowane pieniądze. A Ania Jopek jak tam startowała? To pięknie śpiewała. Proszę pana, cały ten festiwal jest do kitu. Muzycznie jest słaby. No nieciekawe to jest. Nie powinniśmy takich rzeczy finansować i tyle. Ale to jest moja opinia prywatna. Tak jest. Tak? No dobrze, to przejdźmy faceta, do... Faceta, który jednocześnie salsy słucha i country i pół roku mieszka w Arizonie. W związku z tym mogę mieć spaczony gust, kompletnie nie czuć, co państwo tu w Europie lubią. No właśnie, to pomówmy o tym, jak Polska wygląda z Arizony stamtąd. Bardzo pięknie, moja matka. Był pan w Szczecinie, prawda, na spotkaniach przed chwilą. I tam działacze ruchu przeciwko homofobii chcieli przywitać pana podobno tęczą. Była ta tęcza? Nie, wie pan, tak dwie osoby protestowały, jeden z partii socjalistycznej, to właściwie zaszczyt, jak socjaliści mnie nie lubią, bo z wzajemnością. Jak jakiś dziad protestuje przeciwko pańskiej obecności, to zasadniczo zaszczyt, bo jakby dżentelmen protestował, to wstyd, a jak dziad, to dobrze. I drugie jakieś tam homo protestowało i na listach się skończyło. Za każdym razem, jak do Szczecina przyjeżdżam, wracam z bagażnikiem prezentów po każdym występie. Sala 480 ludzi, bilety sprzedane i zawsze do rektora, to na uniwersytecie ta sala jest wynajmowana, zawsze do rektora organizator dostaje podania o to, żeby Cejrowskiego nie wpuścić na salę. No, kompletne niezrozumienie tego, czym jest wolne społeczeństwo, demokracja, wymiana myśli. Pan może mieć taką opinię, ja siaką i powinniśmy raczej... Wie pan, prawda, ale Uniwersytet Jagielloński ostatnio stwierdził, że taki Barozo to nie może otrzymać tam doktoratu honoris causa. Barozo to rzeczywiście z buta powinien dostać, wie pan, i cała ta Unia Europejska. No to jest zła koncepcja. Po 10 latach w Unii, proszę pana, co? Nie można wędzoną kiełbasą handlować, pan, bo się zrobiła niezdrowa. Nie, no pewnie, bo możemy powiedzieć o zakrzywianiu bananów, wielkości truskawki. Nie, proszę pana, antropologia kultury, mój zawód. 87% ludzi mówi tak, w Unii jest lepiej. Pierwsza technologia zabezpieczania żywności przed zepsuciem to wędzenie. U wszystkich plemion dzisiaj, prostych, prymitywnych, tych, co żyją jeszcze w puszczy, i u nas też 10 tysięcy lat temu. I nagle ona zostaje zakazana. Ale z powodu wędzenia warto puścić z dymem całą Unię Europejską? Tak, proszę pan chce puścić z dymem, ale to jest serio? Ciekawa koncepcja. Ja bym to rozmontował w trochę inny sposób. Tak, To jest niedobre. Unia Europejska jest niedobra, tak uważam. Ale może pan siedzi w tej Arizonie i stamtąd tego nie widać. No, ale stamtąd nie jest widać jeszcze lepiej, proszę My pana. Się kłócimy o wszystko. Pan wie o tym. O powstania, o gospodarkę, o wybory, o tragedie narodowe. A 87% Polaków mówi, jest lepiej w Unii. W Arizonie jako cudzoziemiec mam więcej swobód obywatelskich niż w Unii Europejskiej jako obywatel. I więc z Arizony widzę to lepiej. Ale dopiero jak zamieszkałem w Arizonie i zacząłem tam całe zimy spędzać, zorientowałem się, że tam mi wolno wszystko na niepełnych papierach, a tutaj na pełnych papierach nie wolno mi kupić termometru, jaki lubię, nie wolno mi używać żarówki, jaką lubię, ktoś mi mówi, co mam jeść. Ja bym wolał, żeby propaganda unijna skupiła się na przekonywaniu pana i mnie do tego, że lepsze są żarówki energooszczędne, a nie na zakazywaniu mojej ulubionej starej żarówki. I z kiełbasą to samo i ze wszystkimi innymi rzeczami. Pan, w relacji z policjantem to ja w ogóle wolę być w Polsce na przykład, a nie w Stanach Zjednoczonych. A ja w Stanach Zjednoczonych, proszę pana, uwaga, siedzimy z kolegą moim przy winie, nie? No i tak pijemy jeden kieliszek, drugi. Ja mówię, stary, ty mi powiedz, ile ja jeszcze mogę wypić, no bo będę musiał wrócić do domu samochodem. A on tak na mnie patrzy jak na kompletnego wariata, mówi, a skąd ja mam wiedzieć, ile ty możesz wypić? Ja mogę wypić butelkę. I dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że to uwaga, nie wolno mnie zatrzymać prewencyjnie w Ameryce.
Jeżeli jadę zgodnie z przepisami, kompletnie pijany, ale zgodnie z przepisami, nie wolno mnie zatrzymać. To prawda, zależy w jakim stanie. W Waszyngtonie urządza się blokady i sprawdza się 100 kolejnych kierowców. Ale w Waszyngtonie, proszę pana, kto rządzi? Obama rządzi, to tam musi być źle. A w Arizonie, jest wolność ciągle jeszcze i w Teksasie. Nie, ale teoretycznie co do zasady. No, naprawdę czegoś pan ma takie poczucie, w Polsce panu zabraniają? Czego? Proszę pana, Unia Europejska cały czas blokuje różne rzeczy. Na przykład Polska jest karana za zasoby węgla. Konkretnie, bo tak się mówi. Polska jest karana za zasoby węgla czarnego. CO2, nakręcamy filtry na kominy. Polska powinna kopcić węglem, bo akurat to mamy. A nie kupować za ciężką forsę od ruskich gaz i ropę. Tylko powinniśmy, póki mamy węgiel, to są nasze prywatne zasoby, powinniśmy kopcić. Zgodziliśmy się na taki układ, w którym Unia mówi, nie będziecie kopcić, bo macie więcej siarki niż nasz węgiel. Może zgódźmy się co do tego. No, jest bardzo bogata część zachodniej Europy, którą stać pewnie na to, żeby ograniczać emisję CO2. A nas zgadzam się, dlatego powinniśmy walczyć o to, żeby mieć większe prawa w tej sprawie. I móc używać węgla bardziej niż Niemcy czy Francuzi, którzy mają elektrownie atomowe i w to im gra. Dobra, od razu spiszmy protokół niezgodności. Mnie się Unia Europejska jako koncepcja nie podoba, panu się podoba. Ja jestem w stanie długo wyliczać rzeczy, argumenty konkretne i statystyki, które powodują, że straciliśmy na Unii, a pan będzie wyliczał zalety. No spiszmy protokół niezgodności i koniec. To idźmy dalej. Czy to pana zaskakuje, że Janusz Korwin-Mikke po tylu latach, przecież on jest w polityce od lat 70., pamięta pan, teraz ma szansę być czwartą siłą w Sejmie Polskim? W Polskim Sejmie? Nie wiem, czy ma, bo nie ma wyborów do Sejmu. No, taki zrobiliśmy sondaż, z tego wynika, że ma szansę dostać się do Sejmu Polskiego, a chwilę wcześniej ma szansę dostać się do Europarlamentu. A daj mu Boże zdrowie, proszę pana, lepszy od tych wszystkich komuchów, które tam siedzą. Komunizmu nie cierpię, jest wpisane do konstytucji, że nie wolno komunizmu promować, uprawiać i tak dalej, a komuniści cały czas w parlamencie. Jaruzelski ciągle nie jest odesłany do Rosji, bo powinien mieć taki wybór, jeszcze nie umarł, mam nadzieję, tak? Bo nie. O zmarłym nie chciałbym źle mówić, nie? Nie wypada, ale póki żyje, zbrodniarz komunistyczny i zdrajca ma opcję taką. Jako zdrajca narodu polskiego i sługa obcego mocarstwa przez całe dziesięciolecia, albo rozstrzelanie, albo łaskawość naszego państwa i bilet w jedną stronę do mocodawców, czyli do Moskwy. To byłoby uczciwe załatwienie sprawy. Po chrześcijańsku daje ci szansę, jedź do tych, którym służyłeś. A on sobie żyje tutaj, za moje pieniądze emeryturę pobiera. Więc proszę pana, wolę Korwina-Mikke od tego zestawu komunistów. No dobrze, ale... Kwaśniewski, proszę pana, w stanie wojennym, zakupy za żółtymi firankami, no dobrze, ale... członek partii komunistycznej, Miller, Oleksy. Tak, ale powinni być ci goście zczyszczeni. No dobrze, ale w którymś momencie chyba można mieć legitymację demokratyczną, jeżeli człowiek nie siłą jakiegoś układu, przedstawiciele zbrodniczego systemu powinni zostać po 89 roku wycofani z obiegu publicznego. I nie powinno się tworzyć kolejnych przepoczwarzeń i partii. Facet, który był w PZPR-ze, w zbrodniczej organizacji... PZPR-ze nie powinien mieć nic wspólnego z polityką. Niech sobie prowadzi prywatny biznes, ale nie powinien piastować funkcji państwowych, bo zdradził ojczyznę, zapisając się do PZPR-u. No takie mam zdanie, wie pan, to jest moja opinia. No, nie zaglądałem im do dusz, oglądam tylko owoce ich działalności. No dobrze, ale to jest znowu przykład. No, ma przeżyłem pan stan wojenny, proszę pana. No, no jak miliony Polaków. No. I właśnie ma z tego powodu mam pretensje. Głosi pan takie opinie i co się panu dzieje w Polsce? Nic. To nie, w czym ja nie mówię, że mi się coś dzieje. No tak, ale mówi pan, że tutaj są ograniczenia w Unii Europejskiej, a w Stanach to jest wolność. Ale to zupełnie inny kontekst pan teraz wprowadza. Rozmawiamy o Korwinie, że znowu wystrzelił. Tak, ja ale mówię, zaczęło się od tego, że w Stanach to jest wolno, a tutaj jestem spętany. No gdzie w Unii Europejskiej jest mniej wolności obywatelskiej niż w Stanach Zjednoczonych. Tak, tu na przykład nie mogę posiadać broni. W Ameryce idę do sklepu, kupuję, co mi się podoba. Sprawdza się w kartotece, czy mi nie odebrano konstytucyjnego prawa do posiadania broni. Czyli mam więcej wolności, bo tutaj muszę poprosić władzę łaskawie, żeby mi pozwoliła pistolecik kupić. Władzę, która nie zapewnia mi policjanta na rogu, władzę, która ma niedofinansowane wszystkie służby z graniczną włącznie, armia nasza jest niedofinansowana, ledwo zipie wszystko, policja ledwo zipie, nie mają na benzynę, więc ja powinienem mieć jakąś szansę obronić własną rodzinę i własny majątek. Ale to... Władza mi tego nie zapewnia, to ja bym chciał sobie to sam zapewnić. I nie chcę klękać przed władzą i prosić o zezwolenie. Proszę pana, zezwolenie budowlane. Za moje pieniądze chcę postawić garaż. Muszę urzędnika pytać o pozwolenie mojej ziemi, tylko, za moje pieniądze jest chcę zbyt garaż zbyt długi postawić. Czas oczekiwania na zgodę na budowę garażu, a czym innym to, żeby pan chodził z pistoletem po mieście. Odrzucam, proszę pana, koncepcję, że urzędnik mi wydaje pozwolenie na wydawanie pieniędzy na mojej własnej działce. Ja odrzucam tę koncepcję.
To, że ja muszę w ogóle kogoś pytać. Moja forsa, moja działka, ja chcę sobie garaż postawić. Nikomu nic do tego, żadnym urzędasom. Dlaczego jak chcę zatrudnić ukraińską sprzątaczkę, to władza wchodzi pomiędzy mnie a nią. Ale zezwolenie na pracę. Ale nawet w Stanach, jak pan wie, tak nie jest. No w Waszyngtonie nie może postawić sobie budynku wyższego niż budynek kongresu. Gadamy znowu jakoś jedną nogą o Korwinie. To Korwin jest za taką wolnością, że wszystko wolno. Że u nas to nic nie wolno, a w Stanach wszystko wolno. Bo też są jakieś ograniczenia. Też są ograniczenia, ale jest ich mniej. Dla wszystkich obywateli, no, Ale z tą bronią, tak już serio. Unia, proszę pana, że... Ale pan byłby za tym, żeby każdy w Polsce mógł mieć broń, nie pytając o pozwolenie? Tak. Myśli pan, że byłoby bezpieczniej? Proszę pana, nie obchodzi mnie to, czy byłoby bezpieczniej, czy nie, bo to musiałby pokazać jakiś eksperyment. A jak podejmujemy jakieś decyzje, to ponosimy konsekwencje. Przez setki lat wszyscy mieli broń w Polsce. I dlatego byliśmy w stanie zorganizować powstania przeciwko caratowi. Dlatego byliśmy w stanie wyżywić się w czasach głodu, bo poszliśmy do lasu na polowanie. Dlatego byliśmy w stanie stanąć do obrony ojczyzny, że każdy w domu miał jakiś rodzaj broni. Dlatego było powstanie warszawskie, że wszyscy umieli obsługiwać te urządzenia. Że byli przystosowani do walki. A dzisiaj... Jak Putin wjedzie z Ukrainy do Polski i pan znajdzie na ulicy kałasza, to pan nie wie, z której strony to złapać. Nie wie pan, gdzie jest bezpiecznik i boi się pan, że jak pan strzeli koło ucha, to panu rozwali bęben. Ja myślę, że jakby przyszło co do czego, to Polacy by wiedzieli, co robić. I wcale nie jestem przeciwny temu, żeby każdy młody człowiek w jakiś sposób musiał przejść przez przeszkolenie wojskowe. Tu, co do tego akurat możemy się zgodzić. Ja nie mówię o szkoleniu wojskowym. Ja mówię o tym, że żeby wiedzieć, mam majątek, chcę mieć prawo go bronić. Jak używać kałasznikowa? Tylko pytanie, co by wynikło z tego, gdyby każdy chodził z kałasznikowym po mieście? Nie, ale w Ameryce nie chodzi każdy. Każdy ma prawo, co nie znaczy, że wszyscy z niego korzystają. Tylko jak o Unii rozmawiamy, to proszę pana, 150 lat istnieje termometr rtęciowy. Dwóch gości wymyśliło termometry. Fahrenheit i Celsjusz, obaj z mojego kochanego Gdańska. I mieszkali nawet po sąsiedzku. I proszę pana, i Unia zakazuje termometru rtęciowego. Nikt od wsadzania tego termometru w tyłek przez 150 lat nie umarł. Nagle Unia stwierdziła, że on jest niebezpieczny, bo się złamać może. Ja bym nie chciał, żeby mi zakazywano w taki sposób, a Unia to robi permanentnie. Wolałbym, żeby mnie ktoś przekonał, że elektroniczny jest lepszy. Może niech pan nie produkuje tych termometrów. Władza powinna być na naszych usługach. Ona powinna do nas przemawiać jak dobry ojciec, ale bez przerwy zakazywać. Ani pan, ani ja nie jesteśmy ekspertami w sprawie rtęcia. To jest tak jak z azbestem. No, gdyby pan teraz powiedział komuś, pan będzie mieszkał w domu, a za 5 lat ja panu powiem, że ten dom to był z azbestu. Panie, to by był proces wytoczony. Te durne, proszę pana, gęby w Parlamencie Europejskim to są eksperty? Ta Komisja Europejska to są jacyś eksperci, to są karierowicze typu Barroso, którzy się załapali do jakiejś władzy, awansowali w strukturach władzy. Oni się świetnie jak śledzie poruszają w tej beczce. Można powiedzieć, że to jest durna gęba i nie jest żadnym ekspertem. Ale jacy to są eksperci od termometru? Ekspertem od termometru to jest moja mama, która wsadzała ten termometr w tyłek swoim dzieciom. Pielęgniarka w szpitalu, która wsadzała, to jest ekspert, a nie jakiś polityk w Unii Europejskiej. Ale jak będzie pan podejrzenie w rodzinie o nowotwór, to nie pójdzie pan do mamy, żeby mnie badała sprawę termometrem, tylko jednak do jakiegoś eksperta. No. No to może... Co to za argument? Ja mówię, że mi się nie podoba. To jest taki argument, że może trzeba jednak posłuchać czasem ludzi, którzy poświęcają życie na jakieś badanie. Nie podoba mi się zasada, w której władza mi bez przerwy zabrania czegoś. No zakaz wędzonej kiełbasy mnie rozjusza. Ale pan mówi, bez przerwy zabrania i słyszę argument wędzonej kiełbasy i termometru. I żarówki, proszę i żarówki, pana. I trzy. I co jeszcze? Nie, dziurawiec. Tego bez przerwy proszę, zabrania. Dziurawiec. Moja babcia leczyła się dziurawcem, który sobie sama zbierała. Potem jak już nie miała sama siły zbierać, to kupowała sobie, proszę pana, z Herbapolu herbatki z dziurawca. Zakazany. A wie pan czemu zakazany przez Unię? Dlatego, że jak się popija dziurawiec, to nie działa tabletka antykoncepcyjna. W związku z tym ktoś poszedł do tego durnia w parlamencie albo w komisji, szepnął mu coś do ucha i ten dureń zagłosował, żeby dziurawiec był zakazany. I bingo, papierosy mentolowe. Cały przemysł mentolowy na ścianie wschodniej polskiej w zeszłym roku, czytałem w gazetach, został zniszczony jednym jakimś durnym podpisem z Unii Europejskiej. Że nie wolno. Że może tak być dopiero. I proszę pana, i produkcja siada. Okej, dobrze, ale to mamy 4 przykłady. Tylko ja nie, czemu pan chce zniszczyć całą koncepcję? Okej, uwaga. Czy spisujemy prawdę o rozbieżności w tej sprawie? Nie mam żadnych argumentów poza tym, że mi się nie podoba. Czy może mi się nie podobać Unia Europejska? Może. Mogę mieć chęć ją rozwalić, żeby nie istniała? Mogę. Mogę mieć chęć... Pan proponował, żeby ją spalić? Z dymem puścić? Nie, to jaka sugestia była, jeżeli z powodu wędzonek jest aż tak źle.
No, czyli pan by chciał ją spalić, a ja proszę pana, solą egzorcyzmowaną, o dwójkę egzorcysty dostałem i Unię Europejską bym posolił i wtedy wszystkie diabły uciekają. Noszę zawsze na program, koleżanka kiedyś była w innej stacji telewizyjnej, konkretnie w TVN-ie i tam Miller się przebierał i mu nasypała, proszę pana... Myślę, że sól działała? Sól egzorcyzmowana, od egzorcysty. I proszę pana, nasypała Millerowi do kieszeni, jąkał się, plątał, tak jak on jest elokwentny, zawsze ma srebrny język, tak tego wieczoru nie był w stanie gadać. Pan nie uciekł ze studia, znaczy, że jeszcze jest z panem jakaś szansa. No dobrze, jeszcze jak z tą tęczą będzie? Z jaką tęczą? Z tęczą na Placu Zbawiciela, bo pan strasznie protestował przeciwko tej tęczy. A nie wolno już protestować teraz, bo ja pół roku mnie nie było już. Jestem ciekawy. Nie wolno? No właśnie, bo w międzyczasie chyba nie było, tęcza wróciła na Plac Zbawiciela. Proszę państwa, wolno i należy protestować przeciwko wszystkiemu, co nam się nie podoba. No, człowiek aktywny intelektualnie interesuje się swoją ojczyzną i angażuje się w spory. Jeżeli kocham moją ojczyznę, to coś mi się w niej podoba i za tym oręduję, manifestuję na tak, a coś innego mi się nie podoba. Chciałbym, żeby moja ojczyzna była lepsza, inna. A byłaby lepsza patriota powinien bez tej tęczy? Ona jakoś głośno, szkodzi ojczyźnie? Proszę pana, Plac Zbawiciela i symbol grzechu sodomskiego, symbol zboczenia. No tak, ale ja mam wrażenie, że właśnie tylko dla przeciwników głównie ta tęcza jest symbolem grzechu sodomskiego. Nie, 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 nie. Ja widzę tęczę i myślę, deszcz się skończył. Pan a pan widzi tęczę i myśli, gdzieś są geje w okolicy. To pan jest niedouczony, z tego widzę, bo oni już sami ostatnio oświadczyli. Tak, albo może nie dają im się przekonać. A może trzeba... Autorka się przyznała, no dobrze, że chodzi o symbol grzechu sodomskiego. Katolicy przejmą tęczę dla siebie. Dlaczego się poddawać? Nie życzę sobie... żeby symbol grzechu stał na Placu Zbawiciela, przed Kościołem Zbawiciela. Ale pan wie też doskonale, że tęcza pojawiała się w malarstwie chrześcijańskim, pojawia się w Biblii. Ta konkretna, no to nie jest tak, że zawsze tęcza symbolem grzechu. Zboczenia. Ta konkretna jest symbolem zboczenia. To nie jest biblijny symbol zawarcia przymierza po potopie. Ten konkretny. Ona została postawiona jako... Ale komu się tak kojarzy, komuś inaczej? Tylko czemu wzywać do spalenia? Intencją pan cały czas jest na etapie spalenia, czy? Tak, proszę pana, powinno się takie rzeczy, rzeczywiście powinno się ogniem niszczyć, modlić się do Michała Archanioła, żeby on to spalił, żeby to, ogniem, tak jak wszystkie kliniki aborcyjne, bez zabijania ludzi, ale żeby ten obrzydliwy symbol grzechu został zniszczony... I Archanioł Michał, wie pan, miecz ognisty ma i niech podziała w tym kierunku, żebyśmy takich rzeczy oglądać nie musieli. To jest też troska o naszych starców. Babcia, która idzie do tego, tak, babcia, która idzie do tego kościoła, nie powinna być obrażana przez agresję przez widok silniejszego młodego pokolenia. Nie, bo ja rozumiem, pomnik Conchity Wurst, to pełna zgoda, ale widok tęczy? Proszę pana, jeżeli to jest symbol grzechu, i starsza pani mieszka przy tym placu, powinniśmy uszanować jej gust, jakkolwiek byłby dziwny dla pana. Ale jak się mówimy, że palma jest symbolem grzechu, no, to wtedy pan palma kogoś nie jest, miał obrażać? A ta konkretna tęcza jest symbolem zboczenia. Okay. Jest symbolem dewiacji seksualnej. Mamy jest symbolem homoseksualnym. I proszę pana, był pan w San Francisco? Był. Był pan na Key West? Był. Widział pan, jakiej flagi używają? Tęczowej flagi używają zboczeńcy. No, w Ameryce. Nie, na całym świecie. Jest to ich symbol i nie ukrywają tego. Autorka już nie ukrywa, że korzystała z tego tym symbolu i chciała to właśnie wyrazić. My górą teraz będziemy. Ja bym nie chciał, żeby tak było i protestuję, no i co? Okej, okay. Mamy protokół rozbieżności, ciekawie było, dziękuję bardzo. A Wojciech pan tęczowy, że pan nie jest po mojej stronie nie, w tym mi się tęcza kojarzy z deszczem, po prostu. Ale no, ta konkretna? Ta konkretna mi się kojarzy z deszczem. I pan chłop, który konno jeździ, ma pan obrzydzenie, jak dwóch facetów ja za rączkę mówię, idzie? Conchita Wurst nie podoba mi się, no. Ale dwóch facetów, ale pan nie ma normalny mężczyzna, to proszę pana... Co ma tęcza z dwoma facetami? No jak, no ja, no ta ma. Wojciech Cejrowski był naszym gościem. To był program Dziś Wieczorem, a już za chwilę minęła 20. Do zobaczenia. Dobry wieczór. Czarne chmury na horyzoncie, a z tych chmur prognozowany deszcz. Polska zagrożona powodzią. Musimy być czujni, mówi premier. Podobno jesteśmy mądrzejsi o te 4 lata, które minęły od ostatniej wielkiej wody. Oby, bo opady mają być do tamtych swą wielkością zbliżone. Zaczynamy.